Dawid Szymonowicz. Dawid dzisiaj trochę na innej pozycji niż ta, co zwykle, więc może najpierw zapytam o to, jak ci się grało? Może troszkę nowa rola, ale na pewno nie jest to nic obcego, ponieważ grałem już na boku obrony. Ta pozycja jest troszkę inna, no ale mam nadzieję, że będę również alternatywą dla trenera, również na wahadle. Mimo że drugi raz od początku sezonu wracamy z Bełchatowa bez punktów, tak można powiedzieć, że ten drugi mecz tutaj na stadionie był kompletnie inny od poprzedniego, jeżeli chodzi o wasz styl gry. Uważam, że powinniśmy trzymać się tego tak, jak to dzisiaj wyglądało. Tak naprawdę moim zdaniem dwie bramki troszkę nieszczęśliwie stracone. Uważam, że jeżeli będziemy trzymali ten styl jak i dzisiaj i dołożymy do tego skuteczność, to powinno być dobrze. No właśnie, zrobiliście dzisiaj wiele problemów w Krakowie, chociaż wynik tego nie odzwierciedla. Uważasz, że czego zabrakło, żeby albo przynajmniej zremisować, albo no, nie dać rywalowi strzelić aż tych trzech bramek? Myślę, że większej koncentracji, mniejszych odległości pomiędzy nami i jeszcze większej organizacji w defensywie tak naprawdę, no bo przynajmniej dwóch bramek z tych, których straciliśmy, powinniśmy po prostu uniknąć. Nie mogę tego nie powiedzieć, optymizm chyba trzeba zachować, bo tak jak powiedziałam na początku, gra naprawdę dobrze wyglądała. Tak, tu nie ma co zwieszać głów, tak naprawdę sezon jest długi, trzeba robić swoje, ciężko pracować i po prostu wyciągnąć wnioski z tego spotkania i za tydzień walczyć o zwycięstwo. No właśnie, wnioski dla was to tak naprawdę kolejna cenna lekcja. Tak, chociaż nie jest to żadne usprawiedliwienie. Uważam, że powinniśmy przeanalizować ten mecz i za tydzień walczyć o zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję.